Dzień dobry, witam serdecznie raz jeszcze, bo przed chwilą się nagadałem sam do siebie, bo mi się kamerka zawiesiła. Mam nadzieję, że się już nie zawiesi. No, dzisiaj miała być akcja beton. Mieliśmy kończyć ten tutaj stół paszowy, ale koniec końców stwierdziliśmy, że wywalamy obornik tutaj, bo już jest niezły bajzel. Tego towaru jest sporo. Tutaj cielaki będziemy wyganiać na sam koniec. Na razie jak chcą, to niech sobie siedzą w środku, bo dzisiaj jest dosyć wiecznie. Cielaki. Zostały nam 4 sztuki. Przed świętami był kolejny upadek, niestety. Jedna z najgorszych grup, jaką do tej pory mieliśmy. Weterynarz jest co 2 tygodnie. W dalszym ciągu są na leczeniu, mimo tych szczepionek. Jak pierwszy upadek był, no powiedzmy, że z mojej winy, bo faktycznie to odrobaczanie było spóźnione i po sekcji zwłok było... Właśnie wyszło, że tam robaki miały zbyt dużą ingerencję w tym upadku. No to przyznaję się, że może być to z naszej winy. Tak, ten ostatni upadek, no to niewydolność serducha. Tutaj były szczepione, a mimo wszystko na przykład ten blondas ma gdzieś tam płuca znowu trochę zawalone i w dalszym ciągu jest leczenie. No tak jak tutaj mówię, jedna z najgorszych grup. Tato jest trochę na to zdenerwowany, bo cielaki do najtańszych nie należały. No i 2 najmłodsze sztuki no wypadły nam. Chyba 2 najmłodsze z tego co pamiętam. No także cóż, tak to jest. Tak to jest. I kolejna grupa to już szykuje na takie większe sztuki. 120 kg plus minus, tak jak mówiłem. No i raczej już inny dostawca. To tak w dużym skrócie, bo może nieco więcej opowiem w osobnym filmie, gdzieś tam może z obrządku czy coś. No i ja osobiście też z tej grupy zadowolony nie jestem. Na 6 sztuk jedna się jako tako zapowiada. Tylko. Kurde, ale ktoś tu dorąbał te śruby. Miałem sobie kupić klucz udarowy. Zależy jaki. Razy 3. No taki porządny, już bardziej uniwersalny, żeby też i koło na przykład w samochodzie, no zaraz, można było odkręcić, no to już tych newtonów trochę musi mieć. No taki mniejszy to pewnie coś koło 1000 będzie, ale... Coś lepszego, żeby i przy maszynach to z 1,5 klocka. Masz gdzieś słabe siłki? Mam kieszeń. Dobra. Czekaj, bo tutaj jeszcze chyba muszę poluzować. Czy nie luzowałeś? W sensie, no, ostatnio luzowałeś, jak się otwierało. Także dzisiaj mała zamiana ról. Do tej pory ja rzeźbiłem capkiem w gnoju. Dzisiaj tato wyrzuca. Specjalnie na nagranie. Bo przed akcją pyta się, czy nagrywam, czy nie nagrywam. Mówię, że z tej perspektywy, jak wyrzucam gnój, to już trochę filmów powstało, to chyba nie ma za bardzo sensu, chyba że ty będziesz wyrzucał. To tato mówi, to ja mogę wyrzucać. To ja mówię, to ja mogę nagrać. Nagrywam.
powiedział. No tutaj to bagienko mamy niezłe. Ale jakoś trzeba sobie radzić. No bo jak sobie przypomnę, jak to wyglądało rok temu tymi widełkami do 60, no to już jest, kurczę, elegancko. Teraz idzie to sprawniej, szybciej, czyściej, bo przez te widły ten gnój przelatywał, to roboty było więcej, bo trzeba było widełkami co rusz poprawiać. Jeszcze do capka te koła balonowe, czy tam te felgi szersze z oponami założyć, to by się tak może nie zapadał ten przodek, lepiej by się manewrowało. No ale jakoś na razie to wygląda, w sensie no wygląda tragicznie, ale mimo wszystko jakoś idzie. Dobra, nie ma czasu na gadanie, trzeba tutaj widełkami trochę pomachać. Mimo wszystko w tym zaułku można by to później zostawić i na sam koniec wjechać tyłem i nabrać tutaj to łychą, ale trochę tutaj to wezmę i odrzucę, podgarnę, to będzie szybciej. I na sam koniec tamtych musimy wygonić na dwór, ale wieje, to ich na razie tutaj właśnie zostawiamy. 20 minut roboty i praktycznie dwa kojce mamy już wyrzucone. I tak jak widzieliście, po kukurydzianej akcji przyczepa została z nadstawkami, nadstawek nie ściągamy, przez co tego obornika można tam napakować trochę więcej na przyczepkę. Wozimy teraz na drugą pryzmę już obornik, na jednym polu mamy zrobioną pryzmę, być może tam jeszcze będziemy coś dosypywać. Ale na początek, no teraz chcemy robić też pryzmę w drugim miejscu. Nieco bliżej domu teraz jest do wożenia, także szybszy obrót.
Chociaż i tak się upakowało tego gnoju, bo myślałem, że z półtora kojca i będzie przyczepa pełna. Natomiast to właśnie tutaj tato polniaczkiem sobie śmignął. Także tego obornika tutaj nam zostało niewiele na tą przyczepę. Parę łyżek, parę krokodyli i temat mamy załatwiony. Także cała akcja ze ścieleniem i tak dalej, to nie wiem, z godzinę, półtorej może trwa i jest już po robocie. A przedtem trzeba było sobie pół dnia planować, żeby tutaj wyrzucić. Co jeszcze? Zaraz muszę cielaki przegonić. Pustak taki ze szlaki czy z czegoś, to są domowej roboty jeszcze przez dziadka robione. No jak widać, tej obory mamy coraz mniej, zanim skończymy z tamtej strony, to trzeba będzie tutaj reanimować tą część. No ale tak to jest, jak się od razu nie otynkowało, żeby szybko byczki wstawiać w kolejne miejsce. No ale jak już tam się wyrobimy, to faktycznie no, trzeba to połatać, bo tak nie może być, bo one zaraz tutaj na dwór nam wyjdą. Tak samo te drzwi, no tutaj też już tą sklejkę zsiekały rogami. I tutaj tato mówi, że będzie robił takie furtki, jakie są robione w tamtej części. I planowałem zrobić na zimę, na przykład na takie wietrzne dni jak dzisiaj, takie pasy są jak, nie wiem, do chłodni czy coś w tym stylu. I powiesić to tutaj w tych drzwiach, żeby wiatr może im tak tutaj nie wiał. Ale gdzieś na jednym z pod jednym z filmu, z moich filmów, ktoś chyba w komentarzu pisał, czy na live to było, że takie pasy szybko znikają, bo byki tym się bawią i po prostu to jest niewypał i że szybko to niszczą. Także nie wiem, co tutaj innego by można było wtedy dać, żeby troszeczkę ten wiatr zniwelować. No ale te drzwi będą ściągane i będą zakładane furtki, no i to nieestetyczne wydziobane pustaki też będą w późniejszym czasie reperowane. To się za jakiś czas może i otynkuje w końcu, kiedyś i jakoś obieli, to też już tu inaczej będzie, jaśniej przede wszystkim. Dobra, wyganiam te cielaki, bo zaraz tato wróci. No chłopaki, musicie na dwór troszeczkę, chwilę, ja wiem, że kaszelek u niektórych. Ale tam za plandeką się schowacie, tam tak nie będzie wiać.
i takie niecałe dwie przyczepki tym razem. Można powiedzieć, że dwie, bo ta pierwsza to tato taką konkretną zrobił. No, właśnie teraz pojechał po słomę. Jeśli chodzi o temat słomy, no to jest to już raczej pewne, że jej braknie. Tutaj tato ze znajomym trochę zagadał. Znajomy ma tej słomy w zapasie, więc będziemy odkupywać. No tak wyszło w tym roku, ale jakoś tam sobie poradzimy. To jest akurat najmniejszy problem. Odnośnie słomy to jakiś cymbał. Chyba, że to wujek po prostu chciał sobie pole posprzątać. No ale wujek miał dwie pryzmy w polach i dwie pryzmy mu spłonęły dzisiejszej nocy. Nie wiem, czy faktycznie jakiś pseudopiroman krąży i mu się nudziło w nocy. Czy wujek ma z kimś kosę. No ale no cóż, no dwie sterty słomy spłonęły. Znaczy trochę lipa. I też tak trochę u nas było noc pod znakiem zapytania, czy to faktycznie jakaś frajerzyna nie łazi i nie podpala u nas za stodołą ta sterta. Nie daj Boże, gdzieś by kurczę zawiało na budynki, to byłby kłopot, no ale akurat tutaj po wsi się nie kręcił, tylko po polach ktoś se łaził w nocy. Będę w gnój wysiadł, kurde. Nie odczepiałem. Co myślę, że później wjadę na podwórko, bo jak jutro by trzeba było po piach jechać, to już. Czekaj, bo tamten zaraz. Teraz spuścić małych i zobaczyć, co się będzie działo,
póki nie ma angusów, to jeszcze będzie szansa ich odseparować z powrotem. To może najpierw przyłap idę otworzyć tamtych, zobaczymy, co się będzie działo. Znowu ty. Czwarty znowu miał łeb wepchany tutaj przy ścianie, ale tak tylko delikatnie. Siemano. Oj, oj. Ten największy go pilnuje. Miśki, wy to macie, kurczę, tendencję do... No... Tych czterech to może być. No i taka oto akcja. Przegoniliśmy tego najmniejszego od tych, który był terroryzowany tutaj, do tych. I teraz on się zaczyna trochę przystawiać. Najbardziej z tym największych z tej grupy. Mam nadzieję, że tym małym da spokój. Ten, kurczę, zaczął coś skakać i świrować. No cóż, mam nadzieję, że się jakoś tam dogadają, że tragedii nie będzie. Jeśli ich rozwój będzie w miarę normalny, bo podejrzewam, że skoro ciągle są z nimi jakieś problemy, to już oprócz tego, bo ten jest jedyny z tych sześciu, które kupiliśmy, który jest zdrowy, a z tymi trzema no, są różne problemy po drodze ostatnio. No, tak jak mówiłem, jedna z gorszych grup. To jeśli one będą rosnąć, a ten będzie rósł tak jak do tej pory, czyli prawie wcale, to one go za no niedługi czas już w sumie przegonią, także myślę, że sytuacja wtedy się ustabilizuje. Aby ich teraz nie terroryzował, żeby dał tym maluchom spokój, to będzie dobrze. Tak jak tutaj do angusików, nie miałem nic do zarzucenia w sumie, tam był tylko ten jeden taki, co się bardziej pochorował. No ale go żeśmy przywrócili do żywych, to jest chyba tamten, co z tyłu stoi. Także jedzą, wszystko fajnie, ta grupa naprawdę mi się podoba. No natomiast tutaj to wyszło jak wyszło. No zobaczymy, tak jak mówiłem, w styczniu czy w lutym chcemy kupić kolejną grupę. Jak już kupimy kolejną grupę, to będę mógł powiedzieć nieco więcej na temat tego, jak ja to widzę w przyszłości, jeżeli chodzi o kupowanie byczków. Także na ten moment temat ucinam w tym miejscu, tak jak też wspominałem. Domyślam się, jakie będą komentarze. No ale cóż, jakoś trzeba ten wózek pchać dalej. Co nieco pozmieniać, żeby to wyglądało coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Dobra. Także taki oto odcineczek dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.